Siema widzowie, dzisiaj sadzimy ziemniaki. Jest z nami wasza ulubienica, Ola. No zobaczcie, jaką ma fajną bluzę. Morgi. Był w Stacha bluzie, bo kurde zimno było. Stach już atakuje, nie ma napis na plecach. Paletka z ziemniakami przygotowana, trochę się spóźniłem, bo działem tam przy ciapku. O, Stachu już tu działa. Ale wieje. Miałem dzisiaj pryskać, ale ciapek, awaria, naprawiałem i się spóźniłem. Pierwszy przejazd. Dzi! Czemu nie twoje z fazarką, tylko od Janka? Ja myślałem, że ty. Ja ostatnio widziałem, jak Janek sadził te ziemniaki. Ja myślałem, że twoją z fazarką sadzi. To jest Janka fazarka. A czemu nie twoją? A chciało mi się wyciągać? No w sumie tam. Skakuj na sadzarkę. No ho! Skakuj na sadzarkę. Chodź. Ola się trochę skrępuje. Ty, ładna sadzarka. O, pomalowana. Skakuj! Ja to twoja, z twojej chałupy. Bo się nie ubrała, kurwa, wiesz. Wskakuj na sadzarkę. Na sadzarkę? No jak, bo na sadzarce jeździła. Zawsze na sadzarce jeździ. Co? Bomedu Bogusia stoi pod wiatą. Co? Lata gryje, a nie wysypuje. Ty, ale nie zasypuje, trzeba by je rozszerzyć. No to nic nie da. Jak? Mi się wydaje, że je trzeba podnieść do góry, bo one za głęboko idą i nie... No nie, nie zasypuje, a co, przysypywała się? Germany. Najlepsza bluza. Ta bluza to już legenda, kurwa. Ja je podniosę. A nie zasypuje się? Trzeci przysypuje się z tego? Nie, no głęboko idą i one tylko robią. Jak na początku, to ta strona tak brała, że pod ramę zasypywała, a tu połowa była w powietrzu. Ale jaki ładny podejścik, skakuj. Drzubijała. A gdzie szwagier? To cholery jasny. Co roku szwagier był i... Widziałem dzisiaj, kręcił się z siuntką rano, z sadzarką jeździł. Machał coś rękami, jak jechałem. Akcja sadzenie, mówi. Dętka w Leo nie jeździ. Co? Pospawałem tę felgę elegancko teraz. Najebałem człowieku teraz takie spawy, że nie ma szans. A co, pękała ci? No, popękała mi felga. No, popękała mi tam ta felga. I zaspawałem ją tam, wiesz. Zalałem fajnie i teraz będzie spokój. Myślisz, że będzie... Kurwa, zanim to objeździmy, to 2 godziny minie. Nie płaci? Kto to będzie zbierał? No właśnie, no. Tu jest jedna osoba do zbierania. Tylko paznokci wtedy nie rób. Jak będzie zbierała. Rok temu, żebyśmy zbierali, to tak mi zleciało to zbieranie, że... Tak, zbieranie jak zbieranie. 2 pierwsze godziny jeszcze pamiętamy, jak zbieraliśmy, a później to już nic. To już kamienie. A później to już chłop. Wszystko zbieraliśmy jak leci. Ty, ale widziałem tam, ta przedniczka u ciebie na polu ruszyła się tam, zazieleniła się ładnie. Powiem ci, że ten, trzeba lać teraz mikroelementy, bo u mnie to samo, powiem ci, niby jest, wiesz, ten RSM dany. Ale dzisiaj słońce prażyło, to są gdzieś tam jakieś plamy. Trzeba te do listy dawać opór, nie ma co czekać. Dobra, trzymajcie się, dzieciaki. Dawaj rura. Dawaj rura. Ty, czekaj, trzeba jeszcze podnieść te radełka, bo się przesypuje. Ale to będzie tak zawsze. Przesypuje się jeszcze aż. No, no zobacz se. No zobacz se, jak są w ziemi. Zobacz, jak są w ziemi, to zobacz, jak ten. Chyba, że na śrubie, a już się nie da bardziej skręcić. Nie, no ale jak to, żeby skręcić je... Żeby skręcić... No, żeby skręcić śrubę jeszcze, żeby wiesz, o trochę były wyżej, nie? No bo tu i tak idzie kółka, i tak idą kółka, nie? No tak, kurde,
kurwa, no tak w cały świat. Kurwa, wiedziałem, że tak będzie, bo trzeba było swój sprzętek tu przesadzić. Bo metod Bogusia trzeba było wyciągnąć, chłopie. Stoi na wierzchu. Skręć tę śrubę do końca i będzie dobrze. I będzie nasypywało ładne radełka. To trzeba formownicą jeszcze wjechać. I co, ciepło ci? Tak? Co? Po uszach cię wieje? Jakie były skarpetki, awokado? No tylko te białe buty w pole. No nie, tu robocze. Już pójdzie, ja mówiłem o tym, przywieźć robocze, bo gdzieś jeździła w polu. Jak ten jęczmionek tutaj? U mnie lepszy. A się teraz będzie kłosił. Czas, Stachu! Mikroelementy dawać, bo... U Piotrusia ładnie wygląda tutaj, kurwa, no... Nie jest to samo, nie jest to samo. Głos już idzie. Siadaj! Nasadzarkę i wio! Dobra, poczekaj jeszcze, poczekaj! Trzeba rozszerzyć jeszcze, żeby je nasypywały, bo tak nie dosypuje do górki, wiesz? Jest lepiej, ale jeszcze nie dosypuje. Nie dosypuje dobrze na górkę, bo tak dosypuje nie do końca, nie? O. Trzeba ustawić sprzęta i będzie szło. Tam jest. Daj no wyżej. To jest ten, taka sadzarka jak twoja? Tak, tak. Pani ma tutaj amortyzację, moja ma. Dobra, spróbujemy teraz. Nie zakręcaj. Spróbuj jeść, zobaczymy co będzie. No, dawaj klucz, zostawię jeszcze. Siada gdzie brygada. Dalej opuść, ty! O! Dobra. Bo za wysoko było. No dobrze było, tylko ta lewa jeszcze, wiesz, nie szła. Tu środkowa już fajnie szła. Środkowa fajnie szła, no bo wiesz, pulf na ziemię jest, dlatego, nie? No. Lepiej nie będzie. No i co, bo urośnie, urośnie. Nigdy z tego nie będziesz strzelał. No nie wiem, czy próbujemy się umieścić w tej wersji? No chyba tak, no bo cóż, będziemy tak cofać? Tak, tam tego jeźdźmy, ja tak, bo ja jestem. Początku. Trzeba te makro dać. Energizera w postaci makroelementów i będzie dobrze. Rura. Dawaj. Ten jęczmionek taki ten, za późno dostał nawóz. No jęczmień to potrzebuje wcześniej, nie? To tam będzie zawsze. No będzie, no. Co? Teraz to jak z książki. Sadzenie? No widzisz, kurwa. Tu i tam trzeba jakieś
rysnąć śrubkę i idzie. U Piotrusia będzie ładny promień śpionka, taki, a tu taki rzadki, ale to może dobrze, że rzadkie. Chociaż... Pamiętasz, było raz rzadki? No było właśnie, tam na tych piaskach, nie? I jaki był plon? Wiesz, to że jest rzadki to tam chuj, ale wiesz, ważne, żeby kłosy były. Może być duży był, kurczę, ugór kiedyś, w zeszłym roku to był jęczmionek. Kosiliśmy taką mieszankę jęczmień z owsem i drugi raz uprawiane, to nie jest takie pole, znowu też doprawione, gdzie są takie kuty właśnie jeszcze. Gdzie są takie kuty, się takie bryły robią, no ale no cóż. Wychodzi to nawet ładnie. Wszystko. Dobra. Sadzimy. Zobaczymy jak to będzie szło dalej. Normalnie. Co ty żeś żar tak gdzieś spyska? No właśnie, właśnie. Nic jadł. Kto z ty? Kurde, cebulą wali jak nie wiem co czy. Bo był chleb tostowy z czosnkiem. No to właśnie. Kurde, sekund. Całować dzisiaj się nie będziesz. To nie łyski. A to ona mi robiła tosty, nie ja przecież. No ale no to co? No to, ale mówię, że mnie trąca, jak ja coś kurde wziął sobie jak jabłka z cebulą. A, jak dobrze. No ona się stresuje. Widzowie, musicie dobre słowo pisać. Doli. Piotruś. Bo widzowie się stresują. Widzowie się stresują. Widzowie się stresują w moim wysnosie. Ola się stresuje. Żebyś zapamiętał. Metoda jest, bo patyka mogli tam. Żebyś zapamiętał. Pamiętaj, cztery rajki od studzienki w lewo. Halo? Jedziemy z drugą odmianą. Ty, jakie tu odmiany? Tam jest gineta, a tu leci gala. Żeby, bo widzę jedno się pytać pewnie. To jest gineta i gala. I rura. Dobra, lecimy. Lecimy. Piotruś pozbiera. Kłód się wepszy. To teraz ładnie kryje. No ten przejazd jakiś był taki, nie halo. No. Idzie robota, kurde. Bochenki w ziemi leżą. Jak wygląda przężytko? No jęczmionek to dostał po dupie, bo mokro było. Dostał późno azot. No i niestety. Licho, licho, ale przężytko jak dostało pierwszą dawkę w terminie, no to powiem wam, że solidnie wygląda. Solidnie wygląda. Zobaczcie, jak już przężyto wygląda. Jakie jest ten rozkrzewione. Och, nie było pryskane niestety na grzyba, bo pogody nie było i mączniaka jest dużo. W poniedziałek Stachu będzie u siebie dawał. No ja w sumie też w poniedziałek będę pryskał. Zobaczmy. Parę liści. No widać rdzę brunatną. Mączniaka. No ale łan wygląda solidnie, nie? No, jak tylko pogoda dopisze do żniw. Stachu ochroni teraz zboża. To coś tu będzie. No, u mnie pszeniczka też fajnie wygląda. Będę też dawał w poniedziałek mikroelementy Anvil Star. Chyba taki coś w stylu takie żelowy od Mateusza z Brzegów, kolegi mojego, którego serdecznie pozdrawiam. Mam ten dolistny. No i kolanko ma 2,5 centa pszenicy. No i po skrótce na jednym polu zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No ale wracamy do sadzenia ziemniaczków. Wineta i gala teraz. Zobaczymy ile towaru starczy. Braknie na chyba za 2-3 przejazdy jeszcze. No ale fajnie wyglądają.
Fajnie wyglądają redliny, dość miękko. Najlepiej będą wyglądały te na pasisku, tylko na pasisku trzeba grodzić od razu i temat będzie dopiero majówka. Dzisiaj mamy 24, 5 kwiecień, jakoś tak. Ola na sadzarce śmiga. Wyciągnąłem ją z domu, żeby się nie nudziła. O, macha wam. Zadowolona w bluzie. Chyba 18 stopni dzisiaj jest, ale bardzo wiecznie. Chciała dziś pryskać, ale no nie da rady. O, zobaczcie jak pani Aleksandra na sadzarce. Piotruś, skakuj. No przecież będzie stał, nie będzie bardzo jeździł. No, rura. Idziemy. Posuń się. Nic, co tam pani Aleksandro powiesz? Nic. No jak to nic? Co mam mówić? No nie wiem, no powiedz coś widzom. Widzowie cię kochają, normalnie pisali, żeby więcej Oli było. Więcej Oli. Będzie więcej Oli? Nie wiem. Czemu nie wiesz? Zależy, jak czas pozwoli. W sobotę może, żniwa. Sienokosy? Tak. Będziesz jeździła ciapkiem? Nie. Na obwodzie? Z 60? Nie umiem. To się nauczysz. Teraz się stresuje dziewczyna. Będziemy jej tutaj maltretować. Pokaż widzę paznokcie, jakie zrobiłaś łatwo. Nie, są brudne w ziemi. No co, dobrze, kobieta pracująca, pokaż. No pochwal się. Wstawimy Instagrama Oli z tym w opisie i widzowie będą obserwować. Tak. Nabijemy ci fejmu. No, pewnie. Bardzo rodzice na zainteresowani robieniem paznokci. No kurczę. Uff, 60 mieli. Mamy obsadzone. Pani Aleksandra dawała radę na sadzarce. Baba ze wsi to wie co jest pięć, nie? Słaby content. Masz jakoś mi takiego nagrywał, wiesz? Czemu słaby content? Wiem, jaki miałeś nagrywać. To jest lepszym contentem. No nie? Widzowie chcą cię oglądać. No tak. No mówię ci. Zobacz, jak będzie furora. Jak będą cię chwalić w komentarzach. Bardzo chciałem. Co? No powiedz! Nie jestem kontentem tego odcinka, tylko ziemniaki, więc jak to nie? Ziemniaki. Ty jesteś kontentem, a tak to są ziemniaki, no. Sadzenie ziemniaków. No. Chyba kanały ci się pomyliły. Nic mi się nie pomyliło. Jedziemy uzupełnić ziemniaki, ale jebie dętką w samochodzie. W bagażniku dętko od ciapka. Trzeba jeszcze skleić. Jedź wolno. I rura. Dał mu. Jakie ładne niebo, takie pochmurne. Posikało trochę deszczem wcześniej, ale tak niewiele. Tak, no. Cześć. Zasadzone już tam jest. Fajne. No widzisz, Ola, po to spróba. Do Oli zajdzie. Czuję swoją. Myślałam, że te roki po mnie skacze. Daj się polizać, zobacz, jaką pełną rękę. Zobaczy się, jaki ma język. Trzeba było jej zrobić, bo...